Drodzy widzowie, drodzy absolwenci, dziś naszym gościem jest profesor Leszek Uliasz, nasz znakomity germanista, przede wszystkim germanista, ale także anglista, a zarazem długoletni dyrektor naszego liceum. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam pana. Ale nim zaczniemy rozmawiać o czasach, kiedy pan był naszym nauczycielem, to może rozpocznijmy od czasów licealnych, ale tych szkolnych, bo pan jest także absolwentem naszego Kopernika. Tak, dokładnie tak. Proszę coś powiedzieć o swojej klasie, o tych czasach, o swoich profesorach. Bardzo chętnie. Tym bardziej, że z ogromną przyjemnością zawsze wracam do lat szkolnych. Ale będę mówił, panie Arturze, o latach 60. Szkołę podstawową skończyłem w 61 roku. No, w Krośnie było to jedyne liceum. Oczywiście mogłem wybrać jakąś zawodową czy technikum. Zdecydowałem się absolutnie liceum. No i próbowałem się właśnie do Kopernika. Bardzo dokładnie pamiętam ten czas. Jest czerwiec, końcówka czerwca 61 roku. Egzamin wstępny. Na egzaminie wstępnym z języka polskiego pytała mnie pani profesor Helena Kasprzyk. Obok siedziała jakaś druga osoba, której nie pamiętam. Z matematyki pytał mnie profesor Władysław Karol, nieżyjący, pani Kasprzyk również. A obok siedział wicedyrektor, profesor Jerzy Krzyżowski, mój późniejszy nauczyciel astronomii. Egzamin zdałem, chyba nieźle, bo dostałem się bez problemu. Dzień ogłoszenia egzaminu, wyników egzaminu pamiętam świetnie. Niesamowity tłum na dziedzińcu szkoły. Rodzice, miałem wtedy 14 lat. Jestem bowiem z tych lat, gdzie podstawówka kończyła się na siódmej klasie. Mnóstwo rodziców, uczniowie oczywiście i starsi uczniowie. Jeden z moich kolegów, Jurek, nieżyjący, dryblas niesamowicie wysoki, odczytywał nazwiska z listy, która została zawieszona bardzo wysoko. Przeczytał także moje nazwisko. Później oczywiście sam patrzyłem na te listy. Co ciekawe, na dziedzińcu szkoły to był piękny dzień, bardzo słoneczny. Ustawionych było mnóstwo ławek. Na tych ławkach były książki, podręczniki, które mogłem sobie od razu kupić. I od razu kupiłem. Były to lata, bowiem, że podręczniki przechodziły z roku na rok. Ja tak jak dzisiaj, że po prostu nauczyciel ma do wyboru, pamiętam jako germanista kończący, już miałem kilka podręczników do wyboru. Samą szkołę pamiętam jako, no przede wszystkim wymagającą, bardzo wymagającą instytucję. To zupełnie inne czasy. Koleżanki w fartuszkach, ja w granatowym mundurku, czapka, na czapce okrągła tarcza, tarcza na rękawie. No i były momenty, że nie miałem tej tarczy, więc wtedy, gdy przechodził któryś z profesorów, najczęściej uciekałem na drugą stronę ulicy. Można było podpaść. Ale tak to było. Szkoła, klasa, koedukacji nie mieliśmy. Nie było koedukacji. Męska klasa 38 chłopaków. Bardzo zgrana. Bardzo zgrana. I wychowawca. Profesor Julian Müller, WF-ista. Twarda ręka. Ale myślę, to dobrze, że taka twarda była wtedy ta ręka. Klasa była na tyle zgrana, że do dzisiaj spotykamy się na wszystkich zjazdach koleżeńskich. Zaczęliśmy od 20-lecia, 30-lecie, 40-lecie, 50-lecie i dosłownie 4 miesiące temu chyba. Tak, w zeszłym roku w Iwoniczu. No to więcej, 5 miesięcy temu. Spotkaliśmy się z okazji 56. rocznicy matury. Miała być 55., ale to pandemia, to wszystko. Kto wpuści dzisiaj 40, 50, 75-latków do jednego lokalu przy tej pandemii. Więc odmówiono nam wszędzie, w związku z tym przenieśliśmy o rok. Ale zrobiliśmy. Przyjechało jeszcze 37 osób. To, co mnie zaszokowało na tym ostatnim zjeździe, chcę panu powiedzieć. Co druga koleżanka mówiła, że jest wdową. Mój kolega, który przyjechał, utrzymuje z nim dobre kontakty. Parę miesięcy wcześniej zmarła mu żona. Kolejny. Mam dobre relacje z tymi ludźmi. Utrzymujemy kontakty między sobą. Też wdowcem.
nie tak dawno zmarł kolega w Zamrzu. Rak. Przykre to wszystko. Ale szkoła przygotowała mnie na tyle dobrze do rozpoczęcia studiów. Ja nie byłem nigdy ani godziny na korepetycjach. I pamiętam taki moment, kiedy byłem w czwartej licealnej, ostatni, to była wtedy klasa 11, że zwróciłem się do ojca, mówię, tato, Jacek, mówię o Jacku Siniawskim, byłem w jednej klasie z Jackiem. Jacek, mówię, chodzi na korepetycje, Marek chodzi na korepetycje, Tadek chodzi na korepetycje, oni wszyscy chcą się dostać na studia, a ja nie chodziłem nigdy. I wtedy mój ojciec zapytał, no dobra, ale jeśli będziesz chodził na korepetycje, to musisz chodzić do szkoły, czy nie? No to już w tym miejscu było po korepetycjach. Uczyłem się sam. Na studia dostałem się bez problemu. Za pierwszym rzutem. A proszę powiedzieć, gdzie się pan dostał na studia? Studiowałem na Uniwersytecie Wrocławskim germanistykę razem z Krzyśkiem Kasprzykiem. No, oczywiście tam był 2-3 lata wyżej ode mnie. Mieszkaliśmy na Placu Teatralnym we Wrocławiu w Akademiku. Dostałem, pamiętam, na pierwszym roku Akademik, właśnie tam na Placu Teatralnym. Piękne miejsce naprzeciwko opery. Dostałem stołówkę też, stypendium nie otrzymałem. Ale to piękne życie. Przygotowała mnie do tego profesorka Kocaj z języka niemieckiego, pochowana na cmentarzu komunalnym w Łodzi, i profesorka Helena Kasprzyk z języka polskiego. Ja pamiętam, że ponieważ mam nazwisko na U, więc 2 tygodnie siedziałem na egzaminie wstępnym we Wrocławiu, zanim do mnie doszli. Chętnych było bardzo wielu. Warto sobie uświadomić, że Wrocław to takie miejsce, gdzie wszyscy Ślązacy studiują. Tam ze Śląska na germanistykę było pełno tych, którzy znają, jak to mówili, Deutsch von zu Hause. Ale dostałem się. No, jeśli chodzi o same wspomnienia ze szkoły, to super. Chociaż w 3 klasie miałem dołek, muszę przyznać. Nie na tyle, żeby był groźny, ale w 4 klasie już było ok. Panie profesorze, matura. Po maturze studia germanistyczne we Wrocławiu. A co się potem działo, kiedy pan skończył studia? Było tak. Były to lata, panie Arturze, gdzie germanista jako w ogóle fachowiec był osobą bardzo oczekiwaną i pożądaną. To, co powiem w tej chwili, to brzmi jak science fiction. Znalazłem ogłoszenie, będąc jeszcze na studiach, ogłoszenie na tablicy ogłoszeń na Wydziale Filologii Uniwersytetu, że Liceum Ogólnokształcące Mickiewicza we Wrocławiu numer 3 to bardzo elegancka szkoła. W tej hierarchii perspektyw oni w zeszłym roku byli chyba na 1. lub 2. miejscu w Polsce. Poszukuję germanisty na cały etat. Zgłosiłem się z koleżanką. Wzięliśmy po połówce. No i to pracowałem krótko tam lotu. To było zastępstwo za starszego pana, który ciężko chorował. A później, w roku 1970, znalazłem ogłoszenie w Gazecie Wrocławskiej, że Liceum Ogólnokształcące Marii Skłodowskiej-Curie w Bogatyni, w tej Bogatyni jest elektrownia kopalnia Turów, która dzisiaj jest kością niezgody między Polską a Republiką Czeską, że liceum poszukuje germanisty na 1,5 etapu i gwarantuje mieszkanie rodzinne. Kto dzisiaj może dać dzisiaj nauczycielowi mieszkanie rodzinne? Zadzwoniliśmy do Wydziału Oświaty w Zgorzelcu. Panowie potwierdzili. Tak, oczywiście, jest taka możliwość. Jeśli pan chce, to proszę bardzo. Spakowałem z żoną, byłem żonaty, już się ożeniłem na studiach. Żonę notabene poznałem w liceum. Pan to zna. Oczywiście. No. Panie Arturze, spakowaliśmy walizki, pojechaliśmy do Bogatyni. To jest koniec świata. Tam już nie ma nic. To jest taka miejscowość, wie pan, w której tory wyginają się do góry. Ale jest ogromny przemysł. Jest odkrywka. To są tysiące hektarów rozkopanych. Rzeczywiście czekali na mnie. 2 miesiące ulokował mnie dyrektor w jakimś hotelu, a po 2 miesiącach dostaliśmy nowiuteńkie mieszkanie. To było mieszkanie dwupokojowe, 44 metry kwadratowe, ogrzewane na 3 piętrze, ogrzewane przez elektrownię Turów. To jest coś nieprawdopodobnego. Przy mrozach się otwierało okna, tak grzeją. Oni są w stanie ogrzać Warszawę.
To jest, wtedy miałem 2000 MW. Dzisiaj więcej. I tam przesiedziałem w tej Bogatyni, spędziłem 12 lat. 12 lat pracy w tym liceum. Żona pracowała, jest pracownikiem służby zdrowia. Tam była piękna przychodnia górnicza, w tej przychodni. Po roku 1970 było w Polsce takie zjawisko, tak łączenia rodzin polsko-niemieckich. Wystąpiło ogromne zapotrzebowanie na język niemiecki. Poza pracą w liceum miałem mnóstwo różnych kursów. Ja byłem non-stop zajęty. Przychodziłem, to był taki miejski dom kultury, duży, potem jednostka wojskowa, tam były wojska ochrony pogranicza, to służyły granice, pogranicze polsko-niemieckie, polsko-czeskie. Na sali siedziało czasem 30-40 osób, ja ich miałem uczyć niemieckiego. To jest kompletne. Tak? Pamiętam, że podszedł do mnie taki pan i mówi mi tak: proszę pana, pan tutaj próbuje tłumaczyć, ja tam tłumaczyłem, prawdopodobnie wyjaśniałem, jak się posługiwać czasownikiem, tworzenie pytań. Wie pan, ja bym chciał taki niemiecki znać, powiedzieć, że ja przyjmę każda robota i bez protestu przyjdę na noc noszych tam. Jak to powiedzieć po niemiecku? Takie miałem, wie pan, zapotrzebowanie tam. No ale wszystko to jakoś ogarniałem wtedy. Mieliśmy dwójkę dzieci, to dwie córki. I ta młodsza tam okropnie chorowała. Tam nie ma powietrza, wie pan. Jeżeli przychodziły mokre lata i deszcz padał tak dwa tygodnie. Nie wiem, czy ktoś widział, jak paruje odkrywka, jak parują hałdy. To jest coś potwornego. Niemcy nazywali ten teren Doliną Śmierci. To miasto nazywało się w ogóle Reichenau. Reich to rich po angielsku, bogaty, zamożny. Dziś Bogatynia. Bogata tylko w ten węgiel. No, ale mimo wszystko, panie profesorze, tak powolutku do Krosna. I tutaj właśnie, jeszcze o jednej rzeczy powiem. Kończąc studia jako germanista, dostałem przydział mobilizacyjny do wojska. Takie to były lata. Tam było w ogóle na tym terenie ogromnie dużo jednostek wojskowych. Germaniści, angliści, romaniści, niestety podlegaliśmy pod obowiązek obrony. Dostałem mundur z 11 Batalionu Rozpoznania Wzgórzeca. To jest 10. Sudecka Dywizja Pancerna stacjonująca koło Jeleniej Góry. Przez 8 lat, co pewien czas, co 2-3 miesiące, a czasem częściej, na weekend byłem wzywany do wojska. Dostawałem informację, proszę włożyć mundur, zgłosić się do jednostki o takiej i takiej godzinie. Co ja tam robiłem? Otóż dzisiaj mogę to powiedzieć, wtedy obowiązywała mnie tajemnica wojskowa. Podsłuchiwaliśmy 20. Pułk Pancerny w Koblenz w Niemczech. Stacjonowała duża jednostka pancerna. Nasi chłopaki nasłuchiwali to z powietrza i dostarczali nam. Było trzech anglistów, ja jako germanista i mój kolega Antek Przewłocki jako romanista. Więc te informacje przychodziły albo po angielsku, albo po niemiecku, albo po francusku. I o godzinie 15 każdego dnia, gdy pełniłem ten dyżur, zawsze było to samo. Odra. To jest Śląski Okręg Wojskowy Florian Siwicki. Podawaliśmy namiary. O czym rozmawiali? A rozmawiali, proszę pana, o dziewczynach, o tym, co jedli, co z nią zrobi, jak wróci, chłopaki, wie pan. Najczęściej były to wiadomości życia. Czasem padały rzeczy, które ich zainteresowały. Wymieniali nazwiska i stopnie wojskowe przełożonych. Albo gdzie odbywali ćwiczenia wojskowe. Takie to było. Kiedyś pamiętam w rozmowie z naszym dowódcą, pamiętam go, taki pułkownik o nazwisku Żywiec. Pytam go: panie pułkowniku, no tak słuchamy tego, tłumaczę te rzeczy na okrągło. A oni? Tamci z Koblenz? On tak popatrzył na mnie i mówi: panie Leszku, my pracujemy na urządzeniach, które oni wyrzucili. To było bez sensu to wszystko. Przyszedł stan wojenny. I w tym momencie byłem przekonany, że mnie zabiorą do tego wojska. Nie zabrali mnie. Byłem w dużym lęku.
Od kolegi później się dowiedziałem, że nie pasowałem w ogóle do tego wszystkiego. Ja nigdy nie byłem członkiem żadnej partii, żadnego ugrupowania. Ale paru innych poszło. Nic tam wielkiego nie robili notabene, ale ich zabrali na parę miesięcy. Tutaj jednocześnie, w tym czasie zaczęliśmy budować ten dom, w którym dzisiaj siedzimy. Jak można budować, proszę pana, dom na odległość 670 km? A tak było. Stąd do Bogatyni jest 670. Przejechałem to dziesiątki razy samochodem tę trasę. Tutaj budował to mój ojciec. Mam tu trzech braci, też wszyscy młodsi ode mnie. Oni pomagali. I ten dom tak powoli powstawał. W 81 roku, po ogłoszeniu stanu wojennego, zapadła decyzja. Koniec. Nie zostanę tam dłużej. I na początku, i w 82 roku w czerwcu przeprowadziliśmy się tutaj. To było niewykończone, piętro było zupełnie surowe. Tu na dole mieliśmy dwa pokoje tylko, ale było już, byliśmy już, żona pochodzi z tych stron, z Krośnianką. Ja pochodzę z tych stron. Tam córka, ta młodsza się tylko urodziła. No i odchorowała to małe dziecko w sanatorium w Karpaczu po tych wyziewach kopalni węgla brunatnego. Dzisiaj, kiedy słyszę Czechów, wie pan, gdy o tym mówią, to ja to doskonale rozumiem, czy to pachnie. Tam trzeba pomieszkać chwilę, żeby wiedzieć, o co tu chodzi. No i w 82 roku wylądowałem tutaj, szukałem pracy. Znalazłem pracę momentalnie. Szkołą, która zaproponowała mi etat, było Technikum Rolnicze w Suchodole. Dyrektor Zenon Turczak. Notabene 4 miesiące temu byłem na jego pogrzebie. Pożegnaliśmy Turczaka. Bardzo elegancki pan. A umowę miałem podpisaną w taki sposób, że etat cały mam w Technikum Rolniczym, ale tam nie było całego etatu. On się jakoś dogadał z dyrektorem Krzanowskim, Janem Krzanowskim z liceum i 8 godzin miałem uzupełniać w ogólniaku. I chodziłem na te 8 godzin do ogólniaka. Poszli mi na rękę, zrobili podział godzin idealny, więc byłem tam 1 czy 2 dni w ogólniaku, 3 dni tutaj, wszystko gra. I tak przepracowałem, ale jako germanista. Po roku czasu dyrektor Krzanowski, lubiłem Krzanowskiego, ponieważ ona mieszkała na Naftowej, a Krzanowski też na Naftowej. Więc bardzo często spotykaliśmy się, tam wychodził na spacer, ja tam chodziłem z psem na spacery czasem. No. Pamiętam taki dzień, jak dyrektor Krzanowski wziął mnie pod rękę w szkole. Przeszliśmy korytarz 2 razy, 50 metrów maja, tam i z powrotem. Opowiedział mi dowcip, który do dzisiaj pamiętam. Ugłaskał mnie. On mnie ugłaskał. A na końcu mi powiedział tak: panie Leszku, pan musi wziąć 2 klasy angielskiego. Ja myślałem, że tam umrę. A i powiedział: mówię, panie dyrektorze, pan wie, że jestem germanistą. Skończyłem filologię germańską. On podparł się profesorem Kasprzykiem Krzysztofem. Mówi, że rozmawiał z Krzysztofem Kasprzykiem i że ja jestem dobrym kandydatem do tego. No to myślałem, że to już się zapiął, że obydwaj się my chyba dogadali jakoś. Ja nie miałem siły mu tego odmówić. I dzisiaj po latach, panie Artusze, powiem szczerze, że nawet nie żałuję tego, chociaż wymagało to ode mnie ogromnej pracy. Bo to była ostatnia prośba, jaką popełniłem wobec dyrektora. W grudniu 84 umarł nagle dyrektor Krzanowski. To był szok dla nas wszystkich. Lubiłem tego człowieka, chętnie z nim rozmawiałem. To były takie dobre, ciepłe rozmowy. On był fantastycznym gawędziarzem jednocześnie. Pamiętał różne takie rzeczy ciekawe, opowiadał. Całe życie zresztą pracował w oświacie. No i stało się tak, w 84, że szkoła została tylko z zastępcą dyrektora, a był nią Mieczysław Czędzalski, matematyk. To był grudzień, pogrzeb dyrektora, cisza w szkole i chyba w styczniu poznaliśmy nowego dyrektora. Były to lata, że po prostu dyrektor był mianowany. Kurator, wtedy pamiętam wicekurator, chyba pan Ślączka, przedstawił nam dyrektora, pana Aleksandra Nowaka. To był styczeń albo luty. Byli razem z Czędzalskim obydwaj. Nowak plus Czędzalski. Ja sobie uczyłem. Miałem już cały etat w liceum. Resztki
Dokładnie odwrotnie, w technikum rolniczym. To już parę godzin tylko. Siedziałem w liceum. Któregoś dnia, to był musiał być luty lub marzec, myślę, ale chyba luty. Pamiętam, że była zima. Podszedł do mnie Trzemzalski. No używam tak, bo jesteśmy kumplami z Mietkiem. Znamy się od lat. I mówi mi tak. Słuchaj, jesteś brany pod uwagę jako drugi zastępca liceum. Ja mówię, słucham. Niedawno przyszedłem do tej szkoły. Co prawda jestem absolwentem, ale tak, bierzemy ciebie pod uwagę i jeszcze jednego gościa. Do dzisiaj nie wiem, kto był tym drugim gościem, bo mi nigdy tego nie powiedział. Był to podobno mężczyzna jakiś. Ja to wziąłem, przyjąłem tę wiadomość jak po prostu jak żart wtedy. No ale może po dwóch, trzech dniach poprosił mnie dyrektor Nowak. I mówi mi tak, kolego, czy pan by się podjął takiej pracy? I mówię, panie dyrektorze, nie wiem, co będzie do mnie należeć. Na czym polegać ma ta praca? Pytam panu przybliżenie, ale czy pan by się to podjął? Ja mówię, no, przemyślę tę sprawę. Dał mi tam chyba tydzień na zastanowienie. Ja mówię, dobra, podejmuję. Proszę się zgłosić na rozmowę do kuratora. Poszedłem na rozmowę do kuratora. Kuratorem był Józef Tofilski. Pan zna to nazwisko. Bo mieliśmy Alinę Tofilską. W naszej klasie było. Tak, pamiętam, elegancką uczennicę. Ale Tofilski zbył mnie jednym zdaniem. Wie pan, wiem o co chodzi, powiedział Tofilski, proszę pana, ale nie mam czasu na to, proszę się zgłosić do mojego zastępcy, do pana Ślączki. Bronisław Ślączka był wicekuratorem, któremu podlegały licea ogólnokształcące. Zgłosiłem się do kuratora Ślączki, zaczęliśmy rozmowę i on mi mówi, że po prostu ma pan poparcie Rady Pedagogicznej. Ja tak słucham, pytam, kto, kiedy mnie popierał, nie słyszałem o tym, ma pan poparcie. Być może, że były prowadzone jakieś rozmowy wśród nauczycieli. Może rzeczywiście było jakieś posiedzenie Rady Pedagogicznej, o którym ja nie wiedziałem. Nie mam pojęcia. Ale to pamiętam, że ma pan poparcie Rady Pedagogicznej i jeżeli pana zatwierdzi czynnik partyjny, to będzie pan miał i nasze. I ja mówię, panie kuratorze, to chyba jakaś pomyłka. Ja nigdy nie byłem członkiem partii. Kolego, proszę ze mną nie dyskutować. My wiemy, że pan nie jest członkiem partii. Takie są procedury. I pan musi się temu poddać. Dostanie pan telefon. Proszę się zgłosić w wyznaczone miejsce do Komitetu Miejskiego PZPR. Mnie się ugięły nogi. Panie Arturze, jedyna organizacja, do której należy od 1977 roku, jest Polski Związek Wędkarski. W życiu nie należałem do żadnej innej. I tak się stało. Wyszedłem stamtąd z rumieńcami. Głowa taka i mówię to jednemu, drugiemu, trzeciemu, mówię, że coś takiego mnie spotkało, mówię, jakiś czynnik partyjny mam je zatwierdzać. No i każdy mówi to samo, to stary, nie masz wyjścia, mówi, po prostu musisz się zapisać do tego, bo w przeciwnym wypadku nie będziesz tym dyrektorem, zastępcą dyrektora, temu dyrektorze nie było mowy. Ja miałem przygotowaną mowę na wypadek, gdyby była taka sugestia, nie ma o czym dyskutować. Ja się wychowałem w domu, gdzie na temat tego ustroju opowiadało się dowcipy, a nie żeby... Nie znam jednej osoby w mojej rodzinie, która by w jakikolwiek sposób była zaangażowana w jakiś sposób czynny na rzecz tamtego systemu. Po prostu wszyscy pracowali, śmiali się z tego, jak większość Polaków. Dostałem telefon i wyznaczono mi miejsce. Był to Dom Kultury na ulicy Kolejowej. Była tam jakaś, nie wiem, to się nazywało sesja czy plenum. No w każdym razie jakieś zebranie, tam na godzinę 9:00. Poszedłem tam, wyobrażałem sobie, że będzie tam po prostu sekretarz Marczak, pan Marczak Adolf, i będzie pan jakaś sekretarka, no co tam. Ja tam wchodzę, a tam siedziało około 20 osób w dwóch rzędach za Marczakiem. W pierwszym rzędzie siedział pan Marczak z jakąś panią, nazwiska nie znam, bardzo mocno umalowaną. Poprosił mnie, żebym się przedstawił, przybliżył swój życiorys, wszystko to przedstawiłem, wykształcenie, zapytał mnie o stan rodzinny. W dwóch słowach powiedział, że kolega jest kandydatem na stanowisko wicedyrektora Liceum Kopernika i zwrócił się do wszystkich zebranych. Czy państwo towarzysze mają pytania do kandydata?
Pierwsza zgłosiła się tam malowana pani. I pytanie mi postawiła takie. Zaczęła od tego, że żałuję, że nie jestem członkiem ich partii. A potem pytanie brzmiało tak mniej więcej. Czy mam jakikolwiek plan na podreperowanie reputacji organizacji młodzieżowej ZSMP w szkole? Tutaj, panie Arturze, muszę powiedzieć, że jako nauczyciel w liceum ja wiedziałem, że jest taka organizacja, ale nie wiedziałem jak liczna, jaka jest struktura tego, nie wiedziałem nawet kto jest opiekunem. Ja nic nie wiedziałem o tym, ale to świadczy o tym, że i ta organizacja była taka jakaś półtajna. Szczerze mówiąc, panie dyrektorze, mimo że te czasy doskonale pamiętam, bo tak. Wtedy chodziłem, nie kojarzę, że w ogóle taka organizacja w naszym liceum była. Otóż chciałem powiedzieć, że była. I ona mi zarzuciła to, proszę pana, że ona jest mała, że ona, żeby podnieść jej, trzeba jej podnieść jej prestiż, żeby wzmocnić tę organizację, ponieważ na terenie miasta wygląda bardzo blado. I czy ja mam na to plan? Ja nie zdążyłem myśli pozbierać, bo wybawił mnie z tego pan Marczak. Marczak odezwał się do niej tonem władczym. Towarzyszko, przypominam, że linia ideologiczna szkoły należy do naczelnego dyrektora, towarzysza Nowaka. Dla pana Uliasza mamy inne zadania. Pani się zamknęła, już więcej nie było ani jednego pytania, już nie było. Marczak rozwinął moją przyszłość w taki sposób. Powiedział mi, że bardzo liczy na mnie jako na absolwenta szkoły. Mówił mi, nie wiem czy prawdę, czy tylko tak mówił, ale jeżeli nieprawdę, to bardzo elegancko się zachował, że pamięta mnie jako ucznia liceum i w związku z tym stąd jego przypuszczenie, że ja się zaangażuję w sprawy szkoły. Dalej prosił mnie, mówił jeszcze coś takiego, że przygląda się tej szkole z boku z dużym sentymentem, był kiedyś dyrektorem, polonistą w tej szkole. Ja go zresztą pamiętam jako nauczyciela, chociaż mnie bezpośrednio nie uczył, mnie uczyła pani Helena Kasprzyk. Ale był parę razy na zastępstwie i bardzo mi się to podobało, co on tam robi. Kolega zresztą z A, Andrzej, opowiadał mi, że taki gość, polonista. No tutaj... I tak skończyła się rozmowa na tym, że wie pan, my wystawimy własne uwagi na pana temat, przekażemy to do kuratorium, reszta należy do pana kuratora. No to przypuszczam, że były pozytywne te uwagi, no bo zgłosiłem się do kuratora i dostałem mianowanie na zastępcę dyrektora. Stało się to 1 kwietnia 1985 roku. Miałem wtedy 38 lat i 3 miesiące. Tak to wyglądało. No cóż, byliśmy więc w trójkę. Naczelny dyrektor Nowak, Krzemzialski i ja. Byłem powoli wciągany w organizację szkoły. Muszę przyznać pana Krzemzialskiego przede wszystkim, bo on czuwał nad codzienną pracą tej szkoły. Te zastępstwa, wycieczki, wszystkie te sprawy takie, gdzie trzeba było gdzieś z młodzieżą wyjść, coś załatwić i tak dalej. To wszystko do niego należało. Ja się w to powoli wciągałem. Taką rzecz pierwszą, którą mi przydzielił dyrektor w 1985 roku, więc Krzemzialski będzie organizował harmonogramy matur, a pan egzaminów wstępnych. Egzaminy wstępne były wtedy w szkole. Świadectwo się patrzyło, ale był normalny egzamin wstępny. Trzeba było dać z języka polskiego, z matematyki, przecież pan to pamięta. Tak. Ja też. No, no to taka była moja pierwsza sprawa. A co było potem? Bo potem uczył pan niemieckiego języka, a później został pan dyrektorem szkoły. Tak. Otóż tam jest ogromna zniżka godzin, więc zostawiono mi chyba 9 godzin, więc miałem dwie klasy jeszcze uczyłem. Jakieś tam klasy mi przydzielono. Tutaj nie miałem wychowawstwa do tej pory żadnego. Natomiast poświęciłem się absolutnie tej pracy wicedyrektora. I tutaj powiem o takich sprawach. Więc panie Arturze, my jesteśmy cały czas w roku 85. Po wakacjach w 85 roku, a dokładnie chyba we wrześniu lub październiku, pierwsza przyjemność, jaka mnie spotkała w tej szkole na stanowisko wicedyrektora, przydzielono mi wszystkie sprawy gospodarcze, bezpieczeństwo szkoły, stała organizacja zajęć z dnia na dzień i coś tam jeszcze było, już nie pamiętam. Punktów 16, ale to wszystko się do tego sprowadzało.
W grudniu, we wrześniu lub październiku w 1985 roku miałem miejsce w szkole kontrola straży pożarnej. Przyjechało dwóch panów, nie wiem, chyba prawdopodobnie z wojewódzkiego komendy straży pożarnej. Jakieś oficerowie w mundurach. Sprawdzili w szkole wszystkie gaśnice. O Boże, jedna była sprawna. Mało tego. W bibliotece była gaśnica niewłaściwa, tam powinna być proszkowa, była jakaś pianowa gaśnica. Wysmarowali taki protokół tego wszystkiego, no i dyrektor mówi, to kolega Uliasz się tym zajmuje, to proszę z nim tę sprawę uzgodnić. Wyprosiliśmy z Nowakiem, żeby nas nie karali, bo chcieli nam przywalić jakieś mandaty. Nie ukarali nas, dali nam miesiąc na załatwienie sprawy. Więc pierwsza rzecz, jaką się zajmowałem w szkole od tej strony gospodarczej, to jest załatwienie wszystkich gaśnic. Tu powiem panu tak, to był palec Boży, żeśmy te gaśnice załatwili. W grudniu, tak, na początku grudnia w 1985 roku, pochmurny dzień, ciemno prawie, bardzo krótkie dni, godzina 8:15 zaczęły się lekcje. Zapalono wszędzie światła. My z Nowakiem chodziliśmy gdzieś po korytarzu, coś tam oglądaliśmy we dwójkę. W pewnym momencie czuję swąd. Leci czarny dym, tam zwróci pan uwagę, dawny pokój nauczycielski, dzisiaj na pierwszym piętrze, pierwsza sala na wprost klatki. Tam jest obok potężna tablica rozdzielcza. W tej tablicy rozdzielczej zapaliły się przewody. Szkoła była bowiem, miała instalację elektryczną robioną prawdopodobnie po wojnie gdzieś, albo może jeszcze wcześniej. Były to rurki Bergmana, te takie aluminiowe. Wewnątrz był papier, taki czarny papier smułowany i instalacja elektryczna aluminiowa w izolacji bawełnianej. To się zapaliło. Buchnął niesamowicie czerwony płomień. Na szczęście była obok gaśnica proszkowa. Walnąłem tą gaśnicą proszkową, to zgasło. Pamiętam, że z sali numer 17, ona była obok. Wybiegła pani Ryba, polonistka. Panie dyrektorze, chyba się coś pali, strasznie śmierdzi w szkole. Śmierdziały te przewody. Zgasło wszystko. Wcześniej wiedzieliśmy o tym, że woźny Zięba ma drucik owinięty tam i on bez przerwy naprawiał te korki. To wylatywało bez przerwy. A skrócę to opowiadanie. Zapadła decyzja, musi być wymieniona instalacja elektryczna w szkole. Bo wezwaliśmy wtedy, to się nazywa chyba punkt, czy jak to się nazywa, ten zakładu energetycznego w Krośnie. Przyjechali panowie, sprawdzili to wszystko i on wtedy napisał tam, że absolutnie wymaga to albo wymiany instalacji elektrycznej, albo zmniejszamy obciążenie. Niech komuś nie przyjdzie do głowy przypadkiem włączyć grzejnik elektryczny jeszcze w tym wypadku, bo to na pewno się zapali. No i zaczęliśmy. W tamtych latach szkoła ma ponad 10 tysięcy metrów bieżących kabli. Żeby załatwić 10 kilometrów kabli o różnych przekrojach, a chcieliśmy, żeby były kolesie miedziane, a nie aluminiowe, o różnych izolacjach. Bardzo nam pomogła szkoła, to jest Technikum Energetyczne Sturaszówki, Elektryczne Sturaszówki. Tam był dyrektorem chyba Andrzej Krywult, pan Krywult chyba. Nie pamiętam to nazwisko, bardzo życzliwie podszedł, on wiedział gdzie, co, jak, to nie można było kupić, tam się wszystko załatwiało. Takie były czasy. I tak sala po sali, rozkuwając, odpadały stare wapienne tynki, wyłączaliśmy te sale. Pan to pamięta, to piekło, czy już było po panu? Nie, to już było po... Tak, no bo ja mówię o roku już później, czy rok później. Wymieniliśmy instalację w szkole od strychu po piwnicę. Trwało to chyba z półtora roku. Oczywiście ogromne niedogodności. Kurz, ten młot pneumatyczny, to wszystko, to. No ale trzeba było to zrobić. To była taka jedna rzecz. A druga rzecz, którą się zajmowałem jako wicedyrektor, wielką sprawą, to jest sprawa okien. W szkole trzeba było wymienić ponad 100 okien. Stare okna w szkole, nie wiem czy pan pamięta, otwierały się na zewnątrz i do wewnątrz. I te na zewnątrz ledwo wisiały bardzo często na zawiasach. To wszystko było rozklekotane. One pamiętały lata wojny. Zdecydowaliśmy się wymienić okna w szkole. Kurator wyraził zgodę na to, powiedział, że będzie na to finansowanie. To są ogromne pieniądze. Dzisiaj szkoła ma plastikowe okna. Rozmawiałem z dyrektorem, przyjechali, zrobili, załatwili po robocie. A wtedy było tak. Skąd wziąć drewno?
No więc oczywiście zwróciliśmy się do Lasów Państwowych. Okazuje się, że Lasy Państwowe w Krośnie nie są w stanie tego załatwić, bo tutaj nie ma sosny wysokożywicznej. Sosna wysokożywiczna była najbliżej w okolicach Sandomierza. Sprowadziliśmy tę sosnę. 2 wagony sosny. Nie wiem, ilu stolarzy było w Krośnie, w szkole, żeby te, którzy chcieli się podjąć roboty wymiany okien. Wielkie pieniądze. Za diabła nie chciał nikt robić tego, co trzeba było zrobić. Szkoła jest obiektem zabytkowym. Włączył się to konserwator zabytków. Muszą być łuki. Muszą być tak zwane oberlichty. To są te półokrągłe okienka na górze, te z łuczkiem otwierane. Podjął się tego jeden człowiek. Jest to pan Stanisław Pudło z Korczyny. Bardzo stary zakład stolarski, jeszcze sprzed wojny. I salę po sali wymienialiśmy okna. To trwało od 86, kiedy odchodziłem w 88 roku stamtąd, to były ostatnie okna malowane. Wymienione są wszystkie. Ale powiem jeszcze o tych latach mojego wicedyrektorowania jeszcze z 2 powodów. No, muszę coś wybrać, ale powiem tak. Pan pewnie pamięta, panie Arturze, w 86 roku był wybuch elektrowni w Czarnobylu. Tak. Było wtedy tak, że wszyscy kupowali w aptekach jakiś płyn i podawali dzieciom. Były przedszkola, które podawały dzieciom ten płyn. Lugola. Tak, tak to się nazywa. Rzeczywiście, to jest ta nazwa. Była odprawa dla dyrektorów szkół w 86, to ten wybuch był chyba albo w marcu, albo w kwietniu. W kwietniu. To musiało być może pod koniec kwietnia czy w maju. Dla wszystkich dyrektorów, dyrektorzy podstawówek, przedszkoli, liceów, technika, wszyscy byliśmy u kuratora. Ja byłem jako przedstawiciel liceum Kopernika. Tam jakieś tam sprawy, kurator czy to ktoś inny, to bym tam już mężczyzna poruszał i wstała. I wreszcie było pytanie, czy są jakieś pytania. Zawsze było tak samo. Wstała jakaś dyrektorka chyba, jakiejś szkoły, kobieta, która była nieźle była zorientowana w tych sprawach, jeśli chodzi o szkodliwość tej chmury, o której się mówiło, że radioaktywna wisi nad Polską i tak dalej. I wtedy, kurczę, po raz pierwszy się spotkałem się z takim, dowiedziałem się, że nie było wybuchu. Wybuchu nie ma. To była drobna awaria, która niczemu nie służy, niczemu nie szkodzi. Wszystko jest, koleżanko, w absolutnym porządku, nie mam o czym gadać. Wie pan, kiedy dzisiaj słyszę o tym, że ma być jedna telewizja, że się nie przyznaje koncesji innym programom, to jest po prostu oburzające. Tak było wtedy. Powiem jeszcze o jednej rzeczy. Moje czasy wicedyrektora. W 87 roku było w Polsce referendum. Zapamiętaj te 2 słowa, referendum i odnowa. W 87 roku pod nieobecność wicedyrektora Trzemszalskiego została zatrudniona tam pani Drozdowicz, Ścisława Drozdowicz jako wicedyrektor. Jej podlegały wtedy też sprawy te wszystkie ideologiczne. Fizyk. Tak, tak. Pamiętam, był wywieszony taki ogromny plakat na półpiętrze między parterem a pierwszym piętrem. Właśnie ten plakat, o którym mówię. Zapamiętaj te 2 słowa, referendum i odnowa. Odnowa jako rzeczownik. Odnowa życia. Już na pierwszy, ona to zawiesiła gdzieś w czasie lekcji, a już na pierwszej przerwie ktoś ogromnym flamastrem oddzielił od i napisał na dole. Przyjmuj oddzielnie, Matole. Zerwane to zostało. Pamiętam, i teraz proszę słuchać dalej. 1 maja, żeby zorganizować w tamtych latach 1 maja, to jest wysiłek organizacyjny nieprawdopodobny. Szkoła licząca ponad 1000 osób. Trzeba było wręczyć tym uczniom transparenty, szturmówki. Nikt nie chciał tego wziąć. Jeszcze wręczyć komuś transparent, powiedzmy Kopernik, kuźnią talentów, to jeszcze w porządku. Ale wręczyć komuś młodzież zawsze z partią było ciężej. Kto weźmie Marksa? Kto poniesie Lenina? To była masakra. I teraz proszę posłuchać.
Zorganizowaliśmy jakoś tam 1 maja w 1987. Coraz mocniej pachniało już wiatrem historii. To było czuć w Polsce. Potworna inflacja, nieprawdopodobna. W sklepach niewiele. Zrywy w społeczeństwie. Tu strajkują, tam strajkują. To niedobre, prawda? Tak to wyglądało. Przeszliśmy na w tym pochodzie pierwszomajowym. Trybuna była na rynku. Na drugi dzień lub na trzeci dzień siedzimy z dyrektorem Nowakiem w dyrekcji. Wchodzi Woźny Zięba i przynosi pocztę. Było tu trochę listów, jakieś tej poczty zawsze było wtedy dużo. I taka duża szara koperta. I dyrektor wziął te listy, czyta, a ja wziąłem tę kopertę. Rozciąłem to z cezorykiem. Były to zdjęcia z pochodu 1 majowego naszego liceum. Więc oczywiście młodzież nie była radośnie, bo prośba była, żeby młodzież szła radośnie. A wszystkie hasła, które nieśli na transparentach, były wcześniej przysłane do szkoły przez komitet i nie można było napisać własnego. Myśmy nieśli te, które były zatwierdzone. Tak się czasami dzieje, jak stało się właśnie tutaj, że prowadziliśmy rozmowę, a w trakcie rozmowy doszło do awarii karty i kontynuujemy ją następnego dnia. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, witam. Kończyliśmy na 87 roku, tak. Na czasach związanych też z historią, bo organizacją 1 maja. Tak, to było. Tak, mówiłem właśnie o tym 1 maja. Generalnie chcę powiedzieć, że jak sięgam pamięcią, jako nauczyciel, jako wicedyrektor, później jako dyrektor już nie, dlatego że w zasadzie obchody 1 maja skończyły się wraz z wyborami w 89 roku. Nikt nas już później nie namawiał do 1 maja, chociaż wiem, że były gdzieś tam jeszcze w kraju organizowane. Może do dzisiaj są nawet. W mniejszym oczywiście w rozmiarze. No to ja wobec tego może powiem tylko jeszcze tyle, że w 88 roku te powiewy już były tak mocne, powiewy historii, czuć to było na każdym kroku. Myśmy to widzieli w szkole bardzo wyraźnie. Te niesamowite ilości ulotek, którymi szkoła była zarzucana. Ten napis wykonany, ja nie wiem, czy ja to wspominałem o tym wczoraj, czy nie, że wykonano ten napis taki, tak. Który potem był po prostu ogromne zaciekawienie budził. I doszedłem do wniosku w 88 roku, że tam już nie mam czego szukać w zasadzie w tej szkole. Na tym stanowisku. Na tym stanowisku, oczywiście jako wicedyrektor. I został pan wychowawcą. Wtedy zostałem wychowawcą. Proszę coś powiedzieć o swojej klasie. No to właśnie, to się nie nagrało. Nie. Zostałem wychowawcą klasy. To była klasa koedukacyjna. 30 kilku uczniów. Nie doprowadziłem tej klasy do końca niestety. Ponieważ no, znowu została mnie funkcja dyrektora później. Tak to się składało w tym moim życiu. Klasę wspominam bardzo sympatycznie. To bardzo miły zespół. Z tej klasy pochodzi zresztą kilku lekarzy, inżynierów. A mógłby pan ich wymienić? No, na przykład Monikę Marszałek, którą spotykam w szpitalu zawsze. Nieprawdopodobnie życzliwa dziewczyna. Nawet jeżeli błądzę w tym ogromnym szpitalu czasem, bo tam rzeczywiście trzeba sobie chyba ciągnąć nitkę za sobą, żeby trafić do niektórych pomieszczeń, zawsze mi pomoże. Pamiętam Marcina Mączyńskiego. Prowadzi jakąś firmę dużą, w tym także słyszę, że sklepy z winem, jakieś duże, coś takiego, prawda? No, Rafała Datę pamiętam, chłopak, który słyszałem, że wyjechał teraz gdzieś podobno, gdzieś za granicą. To, co mi się w tej klasie podobało, to taka ogromna solidarność wewnętrzna. Pamiętam przypadki słabszych uczniów w tej klasie. I wtedy prosiłem, żeby pomogli. I zawsze była. Zawsze była pozytywna reakcja. I jakoś się to zbierali, pomagali tej dziewczynie, bo mam konkretną dziewczynę na myśli. Wyciągnęli, zdała maturę, wszystko się dobrze skończyło. Gdzieś w połowie tego cyklu, no, przerwałem to wychowawstwo i klasę przejęła pani rusycystka, pani Magda Wilk. Ale do końca miałem z nimi kontakt dobry. Pamiętam nawet pożegnanie tej klasy, byłem na tym pożegnaniu.
Gdziekolwiek ich spotykam, zawsze z dużą życzliwością w stosunku do mnie. Zresztą w ogóle muszę powiedzieć, że tak się jakoś składało, że no nie potrafiłbym chyba wymienić takiego przypadku, że ktoś z danych absolwentów byłby w stosunku do mnie jakoś, już nie mówię wrogo, ale nawet tak zupełnie obojętnie nastawiony. To jest bardzo miłe, o czym mówię. To ogromnie miłe. No i cóż, w 1988 roku złożyłem rezygnację w sierpniu. Zostałem to wychowawstwo, o którym mówię. Ten wiatr historii w szkole czuliśmy coraz mocniej. A najmocniej odczuliśmy go, to był styczeń 90 roku. Styczeń, luty. No stała się tam rzecz taka, no, Rada Pedagogiczna wyraziła wotum nieufności w stosunku do dyrektora. Wcześniej odeszła z tej funkcji pani Grażyna Gregorczyk, została pani Józefa Kwolek i dyrektor Nowak, który pełnił tę funkcję do 31 sierpnia 90. Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej wysunięto moją kandydaturę. Przypuszczam dlatego, że znali mnie jako wicedyrektora. Wiedzieli, z kim mają przyjemność. No, nie wiem, czy przyjemność, z kim mieli do czynienia. Pamiętam wynik tego głosowania nawet. Tam była jedna osoba przeciwna, chyba jedna się wstrzymała. Wszyscy pozostali byli tak, to mam być ja. Ucieszyłem się z tego powodu, nie zdając nawet sprawy z tego, co mnie jeszcze dalej czeka. Sytuacja była komiczna, ponieważ jeszcze dyrektor Nowak od czasu do czasu przychodził do szkoły. Ja byłem w gabinecie, on przychodził do gabinetu, wtedy ja się wynosiłem. Wspominał o tym pan dyrektor Mazur, kiedy pan z nim rozmawiał. Odsłuchałem to. Widziałem to nagranie. Tak było, jak mówił. Przedziwna rzecz. No, ale powiem o tym roku, to właśnie wydarzeniem tego roku, mówię o roku 90. Rok 90 to jest 90-lecie szkoły. Powołaliśmy Komitet Organizacyjny Obchodów, miesiące przygotowań, zaproszenia, informacje, plakaty, przygotowywanie szkoły, podział ról. To było inne Krosno niż dzisiaj, Krosno zalane maluchami. Krosno byle jakie, z nieprawdopodobną inflacją. To jest wydarzenie, które uważam, po pierwsze, było bardzo potrzebne. Traktowaliśmy to jako preludium, taką uwerturę do obchodów stulecia szkoły. Zaproszonych było mnóstwo gości. Wielu nie przyszło, oczywiście pamiętam przypadki, że wysoko postawionych zapraszaliśmy także ministra na to spotkanie. Przysłał jedynie krótki liścik. Pierwszym ministrem po 1989 roku edukacji był profesor Henryk Samsonowicz. Nie tak dawno umarł, notabene. Kapitalna sprawa. Pamiętam te jego pisma, które przechodziły do szkoły, zostawiając w szkole nieprawdopodobną swobodę. Myśmy byli do tej pory nieprzyzwyczajeni do czegoś takiego, bo było tak, tak, tak i tak. Musiał być wykonany plan wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczy i ten plan robiliśmy bez... rok w rok, robiłem jakieś plany, wpisując tam hasła, niekiedy z Księżyca, bo tak musiało być. Tutaj było inaczej. Zaczęły się sprawy nieznane do tej pory. Pamiętam spotkanie z księdzem profesorem Józefem Tischnerem. Niezapomniane. Dla dyrektorów szkół zorganizowane w kuratorium. Wyszedłem z taką głową. Profesor ksiądz Tischner mówił, jak odejść od homo sovieticus? Co masz do zrobienia jako dyrektor w tym względzie? Kogo chcesz wychować? Kapitalna sprawa. Ponadto sposób prowadzenia tego wykładu, to był człowiek z poczuciem humoru absolutnym, klasą. To takie jedno spotkanie i w tym samym roku pamiętam. Zastępcą profesora Samsonowicza na stanowisku ministra, czyli funkcję wiceministra, pełniła pani Anna Radziwiłł. Pamiętam tę panią i było również spotkanie z dyrektorami w kuratorium. Dziesiątki pytań do niej. Miałem też pytanie ja. Ja ją zapytałem, czy te plany,
które do tej pory tak skrzętnie robiliśmy, na ogromnych płachtach papieru, wpisując przeróżne rzeczy, czy będą w dalszym ciągu od nas oczekiwane. No tak patrzyła na mnie i powiedziała mi wtedy zdanie, które do dziś pamiętam. Mówi mi tak: panie dyrektorze, niech pan zostawi te papiery. Każda czynność, którą pan wykona, każde pana pociągnięcie jest dobre, jeśli niesie za sobą ład moralny. Tego niech się pan trzyma. Niech pan zostawi te papiery. Potem robiliśmy jeszcze jakieś inne plany, ale to już nie było to, co wcześniej. Gdyby pan to widział, co się wcześniej robiło, panie Artusze, to są zwoje papieru. To była biurokracja nieprawdopodobna. No i tak zacząłem to urzędowanie. Które trwało? Do którego roku? Do 95, do 31 sierpnia. No ponad 5 lat to siedziałem. Teraz proszę uważać. Wydarzeniem, które chcę podkreślić, z 90 roku była decyzja Parlamentu Polski o powrocie religii do szkół. W 90 roku siedzieliśmy sobie z panem dyrektorem Mazurem, pamiętam, to była końcówka sierpnia, gdy wszedł do sekretariatu duchowny ksiądz. Do tej pory taki człowiek nie wchodził tam do szkoły. Poprosiłem go do gabinetu. Ksiądz miał koloratkę, granatową, ciemno-szarą marynarkę, wyciągnął z tej marynarki papierek. On był taki jak połowa tej kartki. Popatrzyłem, co jest napisane. Było to skierowanie do pracy. Jest okrągła pieczęć Kurii Przemyskiej i podpis na dole: Ignacy Tokarczuk. Kierują do pracy. Tyle. Nic więcej, ani na jakim zasadach, ani w jakim etacie i tak dalej. Zaczęliśmy z księdzem rozmowę. Zauważyłem, że gość jest zupełnie równy. Po pierwsze dlatego, że był moim rówieśnikiem, urodzony w 47. Wcześniej był wykładowcą etyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. Rozmowa była fajna i zaczęło się tak. No to pytam, proszę księdza, na ile godzin w klasie ma ksiądz skierowanie? A tego nie wiem, ale możemy ustalić. Ja mówię, no to ustalmy. To ile ksiądz proponuje? No a ile pan dyrektor proponuje? A ile ksiądz proponuje? I tak zaczęliśmy tego. Ja mówię, no to weźmy kartkę. Proszę, ksiądz napisze liczbę, ile ksiądz proponuje ja. Napisaliśmy obydwaj to samo. Jeden. Jedną godzinę w tygodniu. Nie wiem, ile dzisiaj jest religii. Wiem, że są szkoły, gdzie są 2 godziny religii. Ksiądz Jacenty Matuszewski. Jacek, mówiliśmy mu. Byliśmy w dobrych relacjach. Zauważyłem, że ksiądz jest gościem, po pierwsze, który pociąga młodzież. To nie był człowiek taki, który tylko jest Ewangelia, prawda, Biblia i tak dalej. Prosiłem, żeby pojechał na wycieczkę, bez słowa, z innym nauczycielem. Poprosiłem, żeby przyszedł na zastępstwo, bez problemu. Mówię, nie mam co zrobić z klasą. Mówię, weź to zastępstwo w tej klasie. Mówię, zrób sobie tę religię, odrobisz. Nie, ja to wezmę bez problemu i tak dalej. Porozmawiał na takie tematy, jakie oni chcieli. Poprosiłem, żeby pojechał na wymianę do Niemiec. Ksiądz znał język niemiecki. W takim zakresie komunikatywnym radził sobie bardzo dobrze. No ale, panie Arturze, ksiądz nie był na liście płac. To był problem. Więc nie było problemów, jeśli od czasu do czasu kurator mnie pytał, tak na przelotem tylko, nie jest skrzynic na religii? No mówię, nie. Jest ok. Na lekcje religii uczęszczało wtedy w szkole, to wiem od księdza, bo ja nie miałem prawa kontroli tego, nikt zresztą tego nie kontrolował. Uczęszczali prawie wszyscy. Na lekcje religii nie chodziły 3 uczennice. To był Kościół Zielonoświątkowców. 2 uczennice chyba to było Wyznanie Prawosławne gdzieś tutaj spod Brzozowa. I 1 chłopak, którego dobrze znałem, ojca też bardzo dobrze, rodzinę znałem. Tam też. To było wychowanie ateistyczne. Po pewnym czasie ksiądz mi mówi, że o tym chłopaku mówię, zmienię w tej chwili jego imię, powiedzmy, że to był Adam. Mówi, że przyszedł do niego ten Adam i tak go po lekcjach i zapytał, czy mógłby przyjść na lekcję religii, bo kumple mówili, że może warto posłuchać. No i znowu powiem, przyciągnął go. Chodził do końca. Bo ksiądz
nie traktował tego w ten sposób, jak to sobie wyobrażamy religię, te lekcje, jego lekcje religijne. On mnie zapraszał wielokrotnie, przyjdź, zobaczysz, jak te lekcje prowadzę. Nigdy tam nie poszedłem, uważałem, że nie muszę tego kontrolować absolutnie. Zauważyliśmy po pewnym czasie, że ksiądz żyje w ubóstwie. Poprosiłem go na rozmowę, byliśmy w dobrych relacjach i pytam go tak, z czego ty żyjesz? A no wiesz, mam, mówi, mieszkanie u Fary, tam na plebanii, tam mam też obiady. Ja mówię, no ale to poza obiadami, mieszkanie, może ci jeszcze coś potrzeba. Masz samochód, mówię, miał takiego Wartburga 353 starego. I on mi mówi tak, mam czasem intencje mszalne, ale bardzo niewiele. Myślę sobie, kurczę, to ty ja można. Ale mówi, po tym mówi tak, wiesz, mam dobrego znajomego księdza w Iwoniszu Zdroju. Tam jest bardzo dużo intencji o poratowanie zdrowia, bo to są sanatoria. I tam sobie jeżdżę, to czasem wieczorami mam mszę w Iwoniszu. Doszliśmy do wniosku, że to tak nie może być. Przychodzi jest pierwszy dzień każdego miesiąca, nauczyciele biorą pobory poza księdzem. A on ma półtora etatu w szkole. Jest gościem naprawdę do każdej roboty. I wtedy zwróciłem się do naszej księgowej. Pani, mówię, to mieliśmy kapitalną księgową, to naprawdę to była kobieta tak precyzyjna, wie pan, ona by sobie poradziła z Polskim Ładem dzisiaj. Więc nie było szans dać uposażenia księdzu. Porozmawiałem z kuratorem, powiedziałbym, wybij sobie z głowy, to jest sprawa. Mówi, to Karczuka, nie twoja, nie ma o czym gadać. Napisałem list do ministerstwa wtedy. Ministrem w tym momencie był już profesor Andrzej Stelmachowski. Nie liczyłem na to, że ktoś odpowie na ten list, ale odpowiedź przyszła. Przyszedł mój list, w liście było zakończone, podkreślone kilka moich zdań i dopisek na dole. Jeśli prawdą jest, co pan pisze, proszę włączyć księdza na listę płac. Stelmachowski, ministerstwo. Wypłaciliśmy księdzu pobór. Może po miesiącu, może wcześniej, dostałem telefon z Jasła od kolegi. Jankisz był dyrektorem w pierwszym liceum. Podejmij zasady, na jakich wypłacasz księdzu. Zaczęło się. Nie wiem, jak sobie z tym poradzili, ale to ksiądz nie doczekał emerytury, bo wtedy, pamiętam, powiedział mi, wiesz, będę miał chyba emeryturę. Ja mówię, no tak, będziesz miał emeryturę. Nie doczekał, zmarł w 2008 roku, pochowany jest w Szyżowie. Jeśli chodzi o inne sprawy z tych lat 90., kiedy zacząłem tam, no to powiem tak, prekursorką, jeśli chodzi o otwarcie szkoły na świat, była w szkole pani Józefa Kwolek, to była wicedyrektorka, ona w tym momencie już pracowała jako nauczycielka, zrobiła wymianę z Francuzami. Ja pamiętam nazwę tej szkoły, nawet to było Collège de CDP w Saint-Ventre, zachodnia Normandia. Pojechała do Francji z panem profesorem Sporniakiem. Wróciła, mieliśmy pewne relacje, spostrzeżenia, jak to wygląda, jak kursuje. Francuzi przyjechali tutaj do Polski, w polskich rodzinach te dzieciaki francuskie były. Wyciągnęliśmy wnioski z tego, jak to mniej więcej trzeba robić. To był zresztą bardzo udany wyjazd. I wtedy za wszelką cenę chciałem zrobić wymianę z jakimś krajem angielskojęzycznym, z oczywistych powodów. Angielski stał się po prostu językiem wiodącym, a nie rosyjski. Rosyjski był językiem do wyboru, a nie tak, jak my to pamiętamy, z urzędu. Nie udało mi się nawiązać z żadną szkołą angielskojęzyczną. Zgłosiła się szkoła z Holandii, ale była to holenderska szkoła, tylko ucząca językiem angielskim, w języku angielskim. Natomiast udało mi się nawiązać współpracę, i to uważam za wydarzenie w szkole, z gimnazjum Max Planck w Monachium. Trafiliśmy na szkołę dosyć elegancką. Przyjechała pani tutaj, pani nazwiskiem Nerol. Pan Mazur wspominał o tym zjawisku, o w ogóle samym zjawisku wymiany i o tej pani. To taka bardzo precyzyjna pani. Od lat prowadziła wymianę młodzieży niemieckiej pół świata. No proszę sobie wyobrazić, że zorganizowała wymianę z Australią, szkoła kształcąca dziewczęta aborygenów. Szkoła w Irlandii Północnej, protestancka, katolicka.
szkoła w dawnym Leningradzie, kształcąca dzieci komunistów. Dziewczyny wszystkie z Leninem, tutaj pamiętam takie rzeczy. No pół świata. No, zaczęliśmy tę wymianę, ta wymiana trwała parę lat. Ja jeździłem z nimi, do Niemiec nie jeździłem. No, ksiądz jeździł, pani Flis, która była tam germanistką, Leszek Habrat, pan Habrat z wyższej szkoły teraz. Natomiast jeździłem z nimi tutaj po Polsce. No, były problemy, dlatego że Monachium to nie Krosno. To jest dwumilionowe miasto, ponadto ona miała tam, dysponowała środkami, pokazuje na przykład fabrykę Audi. Wyjazdy do Garmisch-Partenkirchen, to jest niedaleko stamtąd, Alpy. My tutaj pokazywaliśmy to, co mogliśmy, ale zawsze Kraków. Więc do Krakowa jeździłem, pokazywaliśmy Kraków, ona z Krakowa wyjeżdżała i wracając zahaczała o Auschwitz, Auschwitz. Tyle razy jej proponowałem, pojadę z wami. Nie, danke. Nigdy nie chciała, żebym pojechał z nią do Auschwitz. Przewodniczką po obozie w Oświęcimiu była ona. Nie sądzę, żeby przekazywała jakieś treści złe. Znałem jej poglądy. Sama straciła brata kiedyś na Wale Pomorskim w 1944 roku. Jej mąż zresztą stracił ojca. Został zastrzelony przez snajpera pod Smoleńskiem. Znałem tę rodzinę. Wszystko było w porządku. To taka jedna sprawa z tą wymianą. Natomiast powiem jeszcze o takiej rzeczy, którą trzeba wiedzieć. Byłem na spotkaniu z panią Danutą Nakoneczną. To jest pani, która prowadziła w Polsce Towarzystwo Szkół Twórczych. Jest to pani Arturze elita liceów ogólnokształcących. Czy jest dalej? Nie wiem. Ja mówię o rzeczach, które miały miejsce 25-27 lat temu. Wtedy pociągnęło nas to wszystkich, to co opowiadała. To są eleganckie szkoły, wie pan, mające własne statuty, a nawet taką prostą rzecz jak skala ocen. My pamiętamy piątkę, czwórkę, trójkę, dwójkę. Dwójka kończyła wszystko, nie było o czym mówić. One miały już sześciostopniową skalę ocen. To były szkoły, które pokazywały świat, otwartość. Gdy zobaczyłem liceum króla Władysława IV w Warszawie, szkołę, w której nauczycielka mówiła, wiesz, nie trzeba mi 45 minut, przyjdź za 30. A ta druga mówiła, tak, ale jutro ja wezmę, będę miała 65 minut. To są rzeczy nie do pomyślenia. Ja takiej szkoły nigdy w życiu nie widziałem. Gdy zobaczyłem liceum, to było pierwsze liceum króla Stefana Batorego w Chorzowie. To szkoła, która świeci bardzo jasnym płomieniem na Górnym Śląsku. Żeby się do niej dostać, trzeba najpierw wcześniej musiały te dzieciaki i rodzice podpisać oświadczenie, że 2 godziny w każdym tygodniu spędzi dla drugiego człowieka bez zapłaty. A jak się to nie podoba, to iść do 10 innych szkół na Śląsku. I nigdy nie przejmowali wszystkich, tak jak była ilość chętnych. Każda z tych szkół miała pewną cechę wspólną. Miały po prostu zajęcia fakultatywne. Nie było czegoś takiego, jak ja pamiętam ze szkoły, czy pan też pewnie jeszcze, prawda? Że już wszystko było jednakowo w jednym rytmie. Tak. Każda miała własne po prostu zasady uczenia, a więc na przykład osoby, które po drugiej klasie, przykładowo te w Warszawie pamiętam, zdecydowały się, powiedzmy, na studia humanistyczne, prawnicze, czy jakieś tam inne. Proszę bardzo, dajmy więcej historii, dajmy więcej języka polskiego. Nie musisz mieć 5 godzin matematyki w tygodniu, skoro nie masz do tego głowy. Myśmy to wprowadzili wtedy. Prowadziliśmy szkołę, już nie można nas było wcisnąć do tego Towarzystwa Szkół Twórczych, ale otworzyła nowe towarzystwo, to jest Towarzyszenie Szkół Aktywnych. I szkoła została wtedy wprowadzona do tego. Ja nie wiem, na jakim etapie jest dzisiejsza ta działalność, ale pamiętam wtedy takie eleganckie szkoły, do dzisiaj eleganckie, na przykład 6 liceum z Krakowa, to jest Wyspiańskiego, to jest liceum Juliusza Słowackiego z Przemyśla. No tutaj z naszych stron to jest liceum Jana Długosza z Nowego Sącza, nasza szkoła. Były to szkoły, które miały przede wszystkim eleganckie wyniki. Nie było wtedy czegoś takiego jak rankingi, tych perspektyw, czy jakichś tam innych gazet, Wprost teraz robię te, które zawsze czytam notabene, bo mnie zawsze interesuje, gdzie jest moje liceum, ciągle wysoko. Więc szkoła była oceniana na podstawie czegoś takiego, jak wyniki przyjęć na wyższe uczelnie.
gdzieś w okolicach października, listopada prosiłem zawsze wszystkich wychowawców klas, którzy mieli klasy maturalne w poprzednim roku. Proszę podać dokładnie, kto na ten. I oddzielnie była tabela. Studia humanistyczne, studia medyczne, studia wojskowe, studia ekonomiczne. Ktoś mi wypełniali do kuratorium i tak dalej. No oczywiście zbierałem pochwały za to, bo szkoła miała naprawdę dużo sukcesów wtedy. Ja nie chcę wymieniać wszystkiego, bo ja bym to zostawił nauczycielom. To były ich sukcesy. To były ich sukcesy. Ja tylko rykoszetem zbierałem to wszystko tutaj i na spotkaniach z dyrektorami byłem chwalony. No powiem jeszcze o takiej rzeczy, mi się teraz przyszło do głowy. Deptało nam po piętach regularnie Liceum Króla Leszczyńskiego z Jasła i regularnie Liceum Komisji Edukacji Narodowej z Sanoka. I pamiętam, było takie spotkanie z dyrektorami, kiedy kurator podsumowywał przyjęcia do szkół, efekty pracy tych szkół. I wstał jeden z kolegów, nie wymieniam, bo dobry kolega, i poprosił wtedy, panie kuratorze, może zostawmy to w ten sposób, ustawmy to w ten sposób, że te trzy będą oddzielane, oceniane oddzielnie, a ta reszta oddzielnie. On reprezentował szkołę, no gdzie tam powiedzmy przyjęcia na studiach, no to były na jakieś wojskowe, na takie nie wiadomo co to takie. No to też nieduża szkoła była. I zawsze nam zarzucał to samo. No muszę to chyba dzisiaj powiedzieć, bo pamiętam, że do mnie to mówił. No, łatwo być dyrektorem w szkole, mówi, gdzie są dzieci wszystkich dyrektorów, prokuratorów, ordynatorów, majorów i kuratorów. Mówi to, no, takich nie mam, mówi. Przyjdź tam, zobaczysz, jak się przyjmuje dziecko ze wsi i próbujesz kształcić. No ale to... Ja mu odpowiadałem w ten sposób. Zrób wszystko, żeby ci ordynatorzy, kuratorzy i prokuratorzy dali dzieci do twojej szkoły. Wtedy mnie prosił na... Panie dyrektorze, gdyby pan miał opowiedzieć o swoich takich największych sukcesach jako dyrektor. Już manuję. Panie Arturze, z tych 17 lat mojej pracy w liceum, prawie 9 lat spędziłem w dyrekcji, jako wicedyrektor, dyrektor w gabinetach. I teraz powiem panu tak. Ogromna większość mojego wysiłku i te siwe włosy, które mam, to nazywałem to siwizną licealną, pochodzą z czasów, kiedy remontowałem szkołę. Opowiem o takiej historii. Na wakacjach w 91 roku byłem w domu, tutaj zadzwonił telefon, sekretarka mówi, panie dyrektorze, proszę przyjść natychmiast, są panowie z Rzeszowa. Na mnie powiedziałem, kto to jest, przyjeżdżam tam. Okazuje się, że są to panowie z NOT-u, to jest Naczelna Organizacja Techniczna z Rzeszowa. Ja nie wiem, czy było to zarządzenie kuratora, który uznał, że obiekty szkolne powinny być badane przez fachowców, czy też było to wcześniejsze jakieś zarządzenie? W każdym bądź razie wyglądało to tak. Panowie dokonali bardzo dokładnego przeglądu szkoły od strony technicznej, obiekt szkolny, od kominów zaczynając, od wody, elektryczności. No i stała się rzecz okropna. Ten protokół jest na pewno do dzisiaj w szkole. Wysmarowali taki protokół niesamowity, jeśli chodzi o obiekt szkolny i bezpieczeństwo obiektu szkolnego. Chodziło o stropy. Była taka sala 29 na drugim piętrze. Ja tam czasem miałem zajęcia. Jakkolwiek pan położył ołówek, zawsze spadł. Strop był taki. Okazało się później, kiedy już robiliśmy remont, że wysunęły się belki z czopowania i zaczęło się coś, co oni nazywają, pamiętam, federowaniem. Feder po niemiecku sprężyna. Tak chodziło to wszystko. Ja ten protokół przeczytałem, to mnie przeraziło. Od razu pobiegłem z tym do kuratora. Jedna narada, druga narada, to są pierwsze pieniądze. Kto to będzie finansował? Zapadła decyzja, wymieniam je co. Gdyby mi dzisiaj ktoś powiedział, mam 75 lat, masz 1000-osobowy zespół młodych ludzi i wymienisz stropy, nie przerywając zajęć, to uznałbym, że jest szaleńcem. Ja się wtedy zgodziłem. Zgodziłem się na to. Pamiętam, jak kurator Dryka mi powiedział, będziemy cię wspierać, kolego, ale spadnie to na twoją głowę. Pamiętaj o tym.
Jeżeli się bierzesz za to, proszę bardzo, biorę się za to. No i zaczęło się. Ogłosiliśmy przetarg. No, nie będę o przetargu opowiadał, bo to przykra sprawa. Ale wygrywa to, zdecydowaliśmy się, wygrywa firma Interbud z Krosna, braci Łąckich. Oni chyba do dzisiaj działają, widzicie, w Dajden Interbud. To był Zdzisław i Fryderyk Łączy. Najpierw Zdzisław, potem śmierć Zdzisława, potem Fryderyk przejął. Panie Arturze, w ciągu od 92 do 95 to było piekło. Sala po sali wyłączane. Proszę sobie wyobrazić, że wyrywamy strop. Nie ma, jest dziura od dachu po piwnicę. Stropy były w stanie fatalnym niektóre. Niesamowite. To szkoła przeżyła przecież różne rzeczy. W 1915 roku Rosjanie zrobili tam stajnie przecież. W 1944 roku przechodziła z rąk do rąk od strony ulicy Skargi. No ale tak czy owak, udało się to wszystko przeprowadzić. To jest, muszę przyznać tutaj jedną rzecz i chciałem to podkreślić, że spotkałem się naprawdę z ogromnym zrozumieniem Rady Pedagogicznej. Ja pamiętam, jak pracowali w tym kurzu. Ja do dzisiaj mam dźwięk wiertarki udarowej, piły łańcuchowej. To wszystko przeżyliśmy tam. I kiedy dzisiaj wchodzę do szkoły i patrzę na to, no to jest to inny obiekt. Ale przy okazji okazało się, to wynikało z tego protokołu NOT-u także, że szkoła ma za mało wyjść ewakuacyjnych jak na taką liczbę młodzieży. I wtedy zapadła decyzja, że trzeba dobudować klatkę schodową. Jeśli pan stanie dzisiaj na dziedzińcu szkolnym, widzi pan, staraliśmy się jak mogliśmy, żeby dobrać ten sam kolor cegły. Trochę się różni. Dobudowana jest cała klatka. A w tej klatce wybudowaliśmy także mieszkanie dla państwa woźnych. Bo państwo się bowie, nie wiem, czy pan pamięta, jakim był rynkach. Tam była kotara w domu, tam dziewczyny sobie coś tam przyszywały. Pani Siębowa tuliła te rozpłakane. Pamiętam to wszystko. Daliśmy im mieszkanie, powstały tam nowe pomieszczenia lekcyjne i tak dalej. Potrzebne były na to pieniądze. I wtedy dowiedziałem się, że Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej może nas dofinansować. Chętnych było wielu. Pamiętam, że ten pierwszy wyjazd do Fundacji do Warszawy jechałem z prezydentem Romanem Zimką. Romanem, tak, on Roman ma na imię Zimka. Tak. Jakiś ksiądz jechał z oratorium z Krosna. Taki młody, nie pamiętam jego nazwiska. On chciał za wszelką cenę załatwić takiego Volkswagena busa dla niepełnosprawnych, który wysuwa podest. I załatwił to notabene. Co zyskało miasto, jeśli chodzi o pana Zimkę, nie wiem. My zyskaliśmy duże pieniądze. Zyskaliśmy duże pieniądze wypłacone w markach. Jeździłem tam osobą, która nam wspierała, a której nigdy nie poznałem osobiście. Był Krośnianin. Ten pan nazywał się, mam to gdzieś zapisane, Eugeniusz Gorczyca. Pan Eugeniusz Gorczyca, bo chodził podobno z Turaszówki. Miał tam wysoką funkcję podobno. Nigdy go tam nie spotkałem. Natomiast spotykałem Niemkę, która reprezentowała część niemiecką. Nazwiska nie pamiętam, zresztą ona nie brzmiało specjalnie po niemiecku. Wiem, że zwracali się tam do niej frau Rita. Rita była kobietą obeznaną w sprawach budownictwa. Jak pamiętam, przynosiłem te kosztorysy, te opinie. Ciągle czegoś brakowało, za mało. I pan to zwróciła mi uwagę, mówi, że jeśli chodzi o tą ilość stali tutaj, to pan chyba przesadził. Tak, słucham, kobieta, taka gdzieś koło 40, ale wiedziała, co robi. Bywa zresztą na tyle miła, że w pewnym momencie dała mi do zrozumienia taką rzecz. Jeśli chciałby pan większe pieniądze, to chciałabym widzieć, że jest sens. Jest sens wypłacenia tych pieniędzy, ponieważ będzie to służyć także jakiejś współpracy polsko-niemieckiej. I wtedy zwróciłem się do tej pani Nerl, z którą robiłem wymianę, czy mogłaby mi w tym miejscu pomóc. Pomogła. Zwróciłem się do swojego dyrektora. Nazywał się
Anton Hahn, nie żyje. Nigdy tego człowieka osobiście nie poznałem, ale rozmawiałem z nim dwukrotnie telefonicznie. Poprosiłem go, czy zechciałby napisać takie pismo, potwierdzić na piśmie, że widzi celowość współpracy polsko-niemieckiej na poziomie szkół. Napisał eleganckie pismo. Hahn napisał eleganckie pismo, że widzi taką potrzebę, że chciałby, żeby jego uczniowie Republiki Federalnej Niemiec zobaczyli wschodnią Europę i kraj, którego nigdy nie traktował wrogo. To pismo zawiozłem do Warszawy. Szkoła dostała wtedy podwyższoną tę kwotę wypłaty. Powiem panu więcej, nawet proponowała mi ta pani Rita, że mogliby nam dać Volkswagena Polo jeszcze, ale trzeba było spełnić jeszcze dodatkowe warunki, których już nie miałem, ja już nie miałem siły na to wszystko, wie pan, na te wyjazdy, na te opinie, prośba każdego, żeby coś zrobił. No, strasznie to było dla mnie. No tak czy owak, coś takiego jest. Szkoła dostała to dofinansowanie i te dwie czarne tablice, które wiszą, a które wiem, że niektórych bolą, muszę o tym powiedzieć. Na jednym ze zjazdów koleżeńskich moja wychowanka w ciepłych słowach zaczęła ze mną rozmowę, po czym zmieniła ton i mówi mi tak, że ona mnie nie poznaje w tym miejscu. Jak mógł pan wyrazić zgodę na to, żeby powiesić dwie czarne tablice przy wejściu? One wiszą od strony ulicy Skargi i od strony dziecińca. To jest nieduży format, na których jest napisane, że szkoła była współfinansowana ze środków Republiki Federalnej Niemiec. Warunkiem sine qua non, żebym mógł dostać te pieniądze, zażyczyła sobie ta Niemka, ale podpisał to także Polak, podpisał tam w tej fundacji w polsko-niemieckiej, że te tablice zawisną i będą widoczne w miejscu, w takim miejscu widocznym, łatwym do odczytania. No to wyszło. Wytłumaczyłem to wszystkim, a jeżeli dzisiaj ktoś będzie słuchał tej rozmowy i ma pytanie do mnie, dlaczego ja wyraziłem zgodę, bo nie miałem innego wyjścia, my to tak specjalnie, zresztą nie raziło mnie to, do tej pory może 2-3 pytania miałem w tym temacie, co one tam robią, te tablice po niemiecku na polskiej szkole, bo to robią właśnie, że był taki warunek. To są te sprawy, więc na pytanie pana, co ja uważam za sukces największy swojego dyrektorowania, to, że zostawiłem tę szkołę w lepszym stanie. Dzisiaj są zagospodarowane strychy, zagospodarowane jest ta nowa klatka schodowa, no inaczej wygląda wnętrze, tam są nowe. Szkoła otrzymała stropy stalowe, to jest 300 mm, 30 cm, dwutechownik, a mięsistość jego wypełniona jest keramzytem. Pierwszą salę, jaką oddano bez keramzytu, okazało się, że jest to pudło rezonansowe jak z gitary. I w dalszym ciągu słychać jeszcze odgłosy. Ale później, kiedy wypełniono to keramzytem, wyciszyło się to trochę. Ona dzisiaj, o Boże kochany, żeby nigdy nie musiała być jakimś schronem. Ale gdyby trzeba było, to warto wiedzieć, że szkoła ma co metr? 1,10 m. Ustawione są stalowe stropy. To uważałem za sukces swój. Panie dyrektorze, pracował pan w naszej szkole do roku? Do 30. Ja w ogóle, jeśli chodzi o pracę w szkole, to pracowałem w zasadzie do roku. Do roku 98. Ale to już było takie wygaszanie mojej obecności w szkole. Dlaczego? Ponieważ podjąłem pracę, naprzeciwko było studium, było kolegium nauczycielskie imienia Pigonia. Tam dyrektorem był pan Franciszek Tereszkiewicz. Ja tam prowadziłem język niemiecki, do któregoś dnia mi zaproponował, czy nie chciałbym być jego zastępcą. Zgodziłem się. To była zupełnie inna robota. Panie dyrektorze, jeszcze takie jedno pytanie. Pytanie dotyczące Stowarzyszenia Absolwent. Powstało takie stowarzyszenie. Jak pan się do tej idei odnosi? Ja uważam, że to jest kapitalny pomysł. Wiem, że dzisiaj tych stowarzyszeń jest mnóstwo. Nawet tutaj w tej miejscowości, w której mieszkam, jest jakieś stowarzyszenie też miłośników, miłośników przyrody. To jest takie stowarzyszenie. Miłośników miejsca piastowego, w Iwoniczu chyba ze 3. Generalnie jestem za. Absolutnie za. Tylko żeby to nie była sztuka dla sztuki. Więc
To, co słyszę, co Państwo robicie, by tam nie należy do tego stowarzyszenia. Zapraszamy. Będę. No, jeżeli mi zdrowie pozwoli, nic się nie będzie działo, to chętnie się po prostu tam przykleję do Was. Popieram, absolutnie popieram. Róbcie, co robicie, działajcie, jak działaliście do tej pory. Słyszę, że macie dobre spotkania. Tam wszystkiego nie widziałem, ale ja to wszystko przeczytam jeszcze. Mam teraz więcej czasu. Przeszedłem już na emeryturę, od 6 lat jestem już poza wszystkim. Jeszcze w zeszłym roku miałem co prawda zajęcia w tej wyższej szkole. To się nazywa teraz Karpacka Państwowa Uczelnia. Ale przez tę epidemię, przez to wszystko powiedziałem dość. ZUS wyliczył mi, że przepracowałem 572 miesiące w pracy. 572 miesiące. Tyle przepracowałem w oświacie. Panie dyrektorze, a czy na sam koniec naszej rozmowy, czy chciałby Pan coś powiedzieć do swoich absolwentów? Do swoich absolwentów? Tak. Do absolwentów w kontekście... Do swoich byłych uczniów. Więc powiem tak. Panie Arturze, w kontekście tego, co nas dzisiaj otacza, my rozmawiamy dzisiaj 3 marca. Ja przed chwilą się dowiedziałem, że poddało się kolejne miasto na Ukrainie. I że zbliżają się ci Łotry do Kijowa. Przede wszystkim życzę im spokoju. Aby nigdy w życiu nie musieli się martwić tym, że może coś zaiskrzyć, wybuchnąć tutaj w tym kraju. Wszystkim absolwentom przede wszystkim dziękuję za to, o czym już wspominałem, że po pierwsze, że mnie rozpoznają jeszcze. To jest bardzo ważne. Zmieniamy się przecież. Dziękuję za to, że ilekroć się znalazłem w sytuacji, że może potrzebowałem ich pomocy, a nawet może nie potrzebowałem. Zawsze mi pomogli. No nie zapomnę dziewczyny, gdzie skręciłem nogę, kuśtykałem przez korytarz, podjechał wózeczek i mówi: panie dyrektorze, ja pana podwiozę. Patrzę, Anka, to moja uczennica dawna, tam pracuje. Furiozo wystąpiłem w PGNiG. Podeszła dziewczyna: pomogę panu wypełnić te papiery, ale pewnych rzeczy nie zmienimy. Super. Do absolwentów moich dawnych mówię tak. Szczególnie zwracam się chyba tych, którzy ukończyli studia medyczne i mają przygotowanie w ogóle medyczne. Pewnie będę coraz częściej w tych miejscach. Pamiętajcie o mnie. Tak powiem. Wszystkim życzę wszystkiego dobrego. Ale chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Byłem teraz ostatnio, to był właśnie Dzień Nauczyciela w Ogólniaku w Krośnie. I zobaczyłem, że to grono pedagogiczne w tej chwili to są bardzo młodzi ludzie. Ja ich ogromnej większości w ogóle nie znam. Oczywiście jest parę osób, które ze mną pracowały, które przyjmowałem do pracy. A przyjmowałem do pracy niejakiego pana Józefczyka Ryszarda, panią Ewę Kowalewską, Beatę Miczek na przykład, Gośkę Pienkiewicz. Do tych młodych nauczycieli mówię tak, jeżeli będą słuchać tego, odsłuchają kiedyś, o czym mówię. Nie przejmujcie się Państwo tymi zmianami, które na krągło następują. Minister po ministrze, co jeden przyjdzie, jest zmiana listy lektur, jest zmiana podstawy programowej. Róbcie swoje, nie przejmujcie się tym wszystkim tak do końca. Przyjdzie następny, znowu coś zmieni. Kiedyś z kolegą, emerytowanym dyrektorem, wyliczyliśmy sobie, był mniej więcej w tych samych latach, co ja, że 17 razy zmienił się za moich czasów regulamin matury. Ale ciągle te matury są jakoś. Ludzie zdają, dostają się na studia. Chcę powiedzieć jeszcze jedno słowo do wszystkich moich nauczycieli, z którymi kiedyś pracowałem. Ja to mówiłem odchodząc ze szkoły wtedy, w tamtych latach, że jestem im ogromnie wdzięczny za to, że z ogromnym zrozumieniem przyjęli wszystko to, co im wtedy zgotowałem, tym piekłem remontów. Opowiadał mi kiedyś kolega dyrektor, żyje w kiepskim stanie zdrowia, że odchodząc z pewnego liceum, nie wymieniam nazwy dobrze znane, odchodząc z liceum, mówi, poczuł się tak, jakby mu zdjęto wór z kamieniami z pleców. Mówi chłopie, mówi, ciągle konflikty, tego, 2 procesy sądowe. Ja nie miałem jednego konfliktu, już nie mówię o procesach sądowych. Za to wszystkim dziękuję. Serdecznie dziękuję za rozmowę, panie dyrektorze.
To jest mój angaż. To jest mój angaż z roku 1990, z lipca. A pokazuję to Państwu po to, żeby powiedzieć, że miałem pobory, no tylko żałować, 1 344 920 zł. Lipiec 1990. Jest... Chwileczkę, tylko muszę dobrać. Proszę bardzo, tutaj to. Jest, proszę Państwa, sierpień 1993. Moje pobory wynoszą 5 354 000. Idziemy dalej. Jest 14 lutego 1994 rok. Ciągle jestem dyrektorem i moje pobory w ciągu 5 miesięcy wzrosły o 600 tysięcy. Pokażę jeszcze Państwu. To jest styczeń 1990 roku. Jestem nauczycielem, po prostu zwykłym nauczycielem. Moje pobory wynoszą 557 tysięcy. To jest, proszę Państwa, ciągle jestem dyrektorem. Podaję datę. Jest 27 stycznia 95 rok. Jest to po reformie profesora Balcerowicza. Moje pobory wynoszą 730 zł. Panie dyrektorze, a jak to było z obserwatorium astronomicznym? No właśnie. Była gotowa klatka schodowa. Kończył się remont szkoły. Był rok 1995, styczeń lub luty, zima na pewno. I wtedy pamiętam, rozmawiając z profesorem Sewerynem Kuncem, który miał duże osiągnięcia, jeśli chodzi o nauczanie astronomii, i wiem, że jeździł z młodzieżą do jakiejś miejscowości, nie pamiętam, już to było 20 parę lat temu, gdzie było obserwatorium astronomiczne. Wtedy pomyśleliśmy, że szkoła, która od 1921 roku nosi imię wielkiego astronoma, mogłaby mieć jakieś malutkie własne. Szukałem wykonawcy, więc skracając wszystko, powiem tak. Zgłosił się pan, który miał córkę u nas w liceum, to pan Zbigniew Kuźnar z Korczyny. To człowiek o złotych rękach. Popatrzył na to. On sam zmontował wszystko, dokładnie wszystko. On sam wyniósł to wszystko na samą górę i tam skręcił, zmontował całość. Odchodząc ze szkoły, zostawiłem takie nagranie, bo pamiętam, że ktoś mi zarzucił, że wydaje pieniądze nie wiadomo po co. Tam jest takie nagranie, na którym film nakręcony przez jednego z naszych uczniów, w którym powiedziałem bardzo wyraźnie, koszt tego obserwatorium, to są materiały i kwota wypłacona temu panu, mikroskopijna kwota, ten człowiek nie chciał dużych pieniędzy, to była równoważność 3 miesięcy ogrzewania gazowego szkoły. To jest kwota tego. Wiem, że dzisiaj jest rzadziej używane niż wtedy. No to obserwatorium ma jeden wielki minus, mianowicie jest umieszczone w mieście. Obserwatoria buduje się daleko gdzieś, gdzie nie ma oświetlenia. Ale mimo wszystko, pamiętam, że był tam teleskop, kupiliśmy jaki teleskop, taki nieduży teleskop Zeissa. Młodzież obserwowała niebo październikowe. Profesor Kunc prowadził tam zajęcia. Wiem, że pan Kowalik prowadził tam również zajęcia. Marian Kowalik, fizyk. Tak wygląda sprawa obserwatorium. Panie dyrektorze, a co było najtrudniejsze w roli dyrektora, na przykład w stosunku do swoich uczniów? Tak. Więc panie Arturze, rzeczą, która mną wstrząsnęła, którą świetnie pamiętam, no, była śmierć uczennicy Kielar, Renaty Kielar. To jest rok 1990, maj. No, wybrała drogę tak, śmierci samobójczej. Pożegnanie młodego człowieka nad grobem to było dla mnie coś, co wydawało mi się, że nie udźwignę tego.
Ja pamiętam ten dzień, upalny dzień majowy, szkołę, która stała nad mogiłą, tę białą trumnę, sztandar szkolny. I w tym momencie przyszło mi zabrać głos, że to przeżyłem, że to wytrzymałem. No, tego nie życzę nikomu. Panie dyrektorze, troszkę może o swoim hobby. Proszę powiedzieć. No i co jest, panie Arturze, będąc na emeryturze, wróciłem do swojego starego hobby. Jako młody chłopak przejechałem wiele, wiele kilometrów, tysięcy kilometrów na motocyklach. Inne lata, inne motocykle, inne drogi, mniej zatłoczone. Wróciłem do tego, na emeryturze kupiłem sobie motor. Jeżdżę. Nie na jakieś wielkie trasy, ale jeżdżę na zloty motocyklowe. One są tutaj widoczne. Na kufrze zbieram miejsca, gdzie byłem, przyklejam sobie takie naklejki. No nie ma tego na razie tak dużo, no ale jednak mimo wszystko. Przepalamy? Jasne. Przepalamy. Nie przepalałem jej dawno, ale może powinna zapalić.